skończyłeś? Aha, fajnie. Hejka, kochani, nareszcie udało mi się dotrwać do świąt. Przeżyłam wszystkie sprawdziane, kartkówki i w końcu pora na relaks. To będzie najwspanialsza Wigilia w moim całym życiu, bo przyjdzie prawie cała moja rodzina. Ciocia z Anglii, wujek z Luksemburga i oczywiście dziadki. To się jeszcze okaże, hehehe. Mama pewnie już od rana gotuje potrawy wigilijne. Nie wierzę, nawet prezenty pojawiły się wcześniej niż zwykle. To na pewno będzie udana Wigilia. Hej, mamo, pomóż ci w gotowaniu? Mamo, gdzie jesteś? Jesteś tu? Tu też pusto? Nic nie rozumiem. Gdzie się wszyscy podzieli? Słyszycie to chrapanie? Wiktor? Co się dzieje? Dlaczego śpisz za fotelem? Byłem tutaj całą noc. Chciałam zobaczyć, jak się pojawiają pod choinką prezenty. No to chyba to przespałeś, bo prezenty już są pod choinką. Co? O nie. Halo? Hej, Soruś, wstałaś już? Tak, gdzie wy wszyscy jesteście? A pojechałem na lotnisko odebrać siostrę z rodzinką, ale utkwiłem w zaspie. Co? W jakiej zaspie? No, jak to w jakiej? W śnieżnej zaspie. Co ty mówisz? Przecież od tygodnia nie padał śnieg. A tu pada jak na biegunie północnym, zupełnie nic nie widać. Słuchaj, nie mogę się dodzwonić do mamy. Przekaż jej, że się spóźnię, bo czekam na pług śnieżny. No pięknie, ale mamy też nie ma. Hej, mamo, gdzie jesteś? Ech, słuchaj, nie chciałam cię budzić. Jest taka sprawa, pojechałam na dworzec odebrać brata z rodziną, ale winda się zacięła i czekam na pomoc. Co? Utknęłaś z całą rodziną w windzie? Nie, jestem tu sama. Okazało się, że ich pociąg ma kilkugodzinne opóźnienie. I co teraz? Poproś tatę, by wstawił karpia do piekarnika. Ale on utknął w zaspie śnieżnej gdzieś pod lotniskiem. Co? Jeszcze nie wrócił? Nie, czeka na pług śnieżny. Chyba w takim razie sama będziesz musiała przygotować całą Wigilię. Ale przecież ja nie wiem jak. To bardzo proste. Wszystko ci wytłumaczę przez telefon. Słuchaj, wylewaj już z lodówce. Halo? Halo? Huh? O nie, nie ma zasięgu. Halo, możesz powtórzyć? No dobra, trzeba stanąć na wysokości zadania i ogarnąć święta w tym roku. Wiktor, pomożesz mi? Mówię potem, jeszcze się nie wyspałem. Spodziewałam się tego. Coś mało tego jedzenia jak na Wigilię, myślałam, że będzie tego więcej. No cóż, może jeszcze babcie coś przyniosą. Na szczęście mama ulepiła pierogi. Teraz pora ugotować kaszę. Tylko gdzie ona jest? Co tak śmierdzi? O, moja ryba! O nie, chyba ustawiłam zbyt wysoką temperaturę. Chyba już jej nie uratuję. To chyba nie wygląda jak pieróg, co? Fuj, co tak śmierdzi? Ja tego nie będę jeść. Ja też. Może babcia Irenka pomoże nam z gotowaniem. Hej, babciu. Cześć, cześć. O, spakowałaś walizkę. Będziesz u nas nocować w święta? Nie, okazało się, że samolot cioci Ady z powodu zamieci przekierowano do Włoch. O nie, to straszne. Niekoniecznie. Zawsze chciałam zwiedzić Włochy i postanowiłam, że ich tam odwiedzę. Nie możesz tego zrobić. Co z naszą Wigilią? Oj, co roku spędzamy razem Wigilię. Pora na małą odmianę. Ale babciu. O, taksówka już podjeżdża. Chodź, pomożesz mi z walizką. Katastrofa. Na szczęście babcia Ilonka też mieszka blisko. Może ona mi pomoże. Hej, babciu, otworzysz? Chyba dzwonek nie działa. O, dzięki. Mogę wejść? Lepiej nie. Dopadło nas z dziadkiem paskudne przeziębienie i nie chcemy cię zarazić. Ale dziś jest Wigilia. Przykro mi. W tym roku spędzimy ją sami u siebie. No dobra. Zdrówka, babciu.
Już jestem, Wiktor, ale niestety mam złe wieści. Czemu? Dziadki w tym roku nie spędzą z nami Wigilii. No co ty? Aha, jeśli mama i tata nie wrócą, to my też tą Wigilię spędzimy sami. Jakoś sobie poradzimy. Niby jak? Pomogę ci gotować, tylko wyłączę mój komputer. Całkiem nieźle mu to wyszło. A ty to kto? No jak to nie poznajesz mnie? Dziś jestem tobą. To niemożliwe. No już jestem. Wiktor, co to za ciuch? Przebrałeś się za krasnoludka? Nie krasnoludka, tylko elfa. Okej, jeśli uważasz, że w tym stroju przygotowywanie Wigilii pójdzie nam lepiej, to spoko. Na początek znajdź obrus świąteczny i nakryj stół. Tylko pewnie najpierw będziesz musiał go wyprasować. Nie ma sprawy. A ja w tym czasie poszukam świątecznych serwetek. O, są! Mam serwetki! Rany, co ty zrobiłeś z tym obrusem? No, wyprasowałem go. To był nasz stary rodzinny obrus, a ty go zniszczyłeś. Teraz już wiesz, czemu nie wolno dzieciom prasować. No tak, nie wziąłam tego pod uwagę. To były jedyne świąteczne serwetki. Sorki, chyba złapałem katar. Okej, ja wymienię obrus, a ty w tym czasie rozłóż pierniki na stole w salonie. Robi się. Wyglądają smakowicie. I co, skończyłeś? Tak, skończyłem. Zaraz, dlaczego masz pełną buzię? Już nie mam. Przecież prosiłam cię, żebyś je tu rozłożył. No i rozłożyłem, ale potem je zjadłem. Nie mogę, jesteś jeszcze większym żarłokiem niż tata. Dobra, ja zajmę się jedzeniem, a ty przygotuj strych dla cioci i wujka z Luksemburga. Mam rozłożyć łóżko? Tak, po podróży na pewno będą zmęczeni, zwłaszcza, że ich pociąg ma kilkugodzinne opóźnienie. Okej. A i porozwieszaj im tam jakieś łańcuchy, żeby poczuli świąteczny klimat. Zrobię im niezły klimacik. No dobra, będę musiała improwizować. I proszę, mamy karpia, tylko że zrobionego ze śledzi. Teraz pora na barszcz z uszkami. Uszka są, ale z jakiegoś powodu nie ma buraków. Za to mamy sok wiśniowy. Jest takiego samego koloru jak barszcz. Może nikt się nie zorientuje. No, podobny. Okej, zostało mi jeszcze do zrobienia 10 dań. O, mama! Halo? Hej, kochanie, wracam już z tatą do domu. Niestety reszta rodziny nie dojedzie na Wigilię. Dlaczego? Ach, pociąg się zepsuł i niestety mój brat spędzi święta w Berlinie. Okej, powiem Wiktorowi, że nie musi ogarniać strychu. Co za pechowy dzień. Gorzej już być nie może. Jak, skończyłeś? Aha, fajnie. Co to za łańcuchy? Chciałaś klimat świąteczny i łańcuchy, no to masz. A po co ci ten śrubokręt? No przecież mamy rozłożyć łóżko. Zaraz je rozłożę na części. No chyba oszalałeś. Ratunku! Jestem w szafie! Co to było? O, niedobrze. No nareszcie! Co tu się dzieje? Hehe, zaraz ci wszystko wytłumaczę. No dobra, gadaj. Nie jestem przebrany za elfa, tylko jestem prawdziwym elfem. Chyba raczej jakimś chochlikiem. Dlaczego zamknąłeś Wiktora w szafie i robiłeś mi cały dzień na złość? Nie zrobiliście ani jednego filmu z Mikołajem w tym roku. No i teraz jest mu smutno. Święta bez Mikołaja to żadne święta. I dlatego chciałeś zniszczyć nasze święta? Jak nie pojawi się w tym filmie, to będę wam dokuczać do końca roku. Bardzo miło, Mikołaju, że nas odwiedziłeś dzisiaj w Wigilię. A ty czasem nie powinieneś rozwozić teraz prezentów? Zrobię to później. W końcu nie codziennie mogę wystąpić na YouTubie. Sara, dlaczego ten barszcz smakuje jak sok wiśniowy? To taki nowy przepis. No, powiem ci, że ten śledziowy karp jest bardzo dobry. Ach, jednak się zorientowali. Takich 12 potraw jeszcze nie próbowałem. Możemy już otworzyć prezenty? Jasne. Świetnie. Świetnie.
Nie wierzę, tu jest nawet prezent od moich widzów. Zosia, naprawdę się postarałaś. Ale fajny mystery box. Squishy. Ale super szwek. Dziękuję wam wszystkim za wasze prezenty i listy i życzę wam wesołych świąt. Mam nadzieję, że wasza rodzinka dojedzie w komplecie i potrawy będą smaczniejsze. Wesołych świąt! Yo, yo, yo. A ja w tym czasie poszukam świątecznych skarpetek.